The Mondrian Institute Polska. Spotkania online. Halo, halo. Halo, halo, halo. Witamy, halo. Witamy wszystkich i słyszymy głos radiowy Marka. Witaj Pawle, witaj Dominiku. Cześć, Marko. Witamy na kolejnym spotkaniu TMI Polska. Ja jestem Dominik Kocięski, jestem absolwentem warsztatów TMI i mamy ze sobą jeszcze Pawła Wyczuka, który jest trenerem TMI. Czym jest w ogóle Local Chapter? Jest oficjalną społecznością Instytutu, która jest utworzona po to, aby wspierać wszystkich, którzy chcą się rozwijać w kierunkach, w których TMI prowadzi szkolenia i badania. Głównie chodzi o ludzką świadomość i jej możliwości. To tak w skrócie. Prośba do wszystkich, jak nie korzystają z mikrofonu, żeby go wyłączać i zachęcamy do dzielenia się przemyśleniami, do zadawania pytań, bo od tego są te spotkania, tak? Naszym głównym tematem, Paweł, mikrofon właśnie. Widzę, proszę. Tak. Dzisiejszym tematem będzie manifestacja. Pawle? Będzie manifestacja i nie chodzi tutaj bynajmniej o jakieś demonstracje polityczne albo w tym kierunku. Chodzi o kreowanie rzeczywistości. Osoby, które zajmują się, już mają jakieś doświadczenia w medytacji, były na warsztatach, na przykład warsztatach ChemiSync czy warsztatach Bruce'a Moena, bo jest tutaj część takich osób, to wiedzą, że taką rzeczywistość można sobie wykreować, można zamanifestować to, czego pragniemy. Na warsztatach ChemiSync pierwszego stopnia jest całkiem dużo czasu poświęcone na właśnie manifestację, bo jest to dosyć istotny element naszego życia. Każdy z nas manifestuje i to praktycznie cały czas, ponieważ nasze myśli mają siłę sprawczą. Nie zawsze zauważamy ten efekt działania naszych myśli, niemniej one mają siłę sprawczą i prędzej czy później w jakiś sposób się ich efekt pojawi w naszym życiu. W jaki sposób to działa? Może nie będę specjalnie tutaj przytaczał jakichś rozważań czy też badań naukowych, niemniej wiąże się to z naszą skupioną świadomością, czyli w sumie z tym, w jaki sposób panujemy nad naszymi myślami, w jaki sposób potrafimy je ukierunkować. I tutaj jest bardzo istotna rzecz, o której warto pamiętać, że mówi się, że powinniśmy być odpowiedzialni za nasze działania. Powinniśmy być odpowiedzialni także za to, co mówimy, a wręcz za to, co myślimy, bo w kontekście tego, co powiedziałem, nasze myśli mają siłę sprawczą i w momencie, kiedy te nasze myśli na przykład są takie destrukcyjne, spowodują, że cały czas narzekamy, że widzimy nasze otoczenie w złym świetle. Mówimy ciągle, ja muszę, zmuszam się. Tak, na przykład. To jest taki klasyk, muszę. Tak jakby mówimy na rzecz, której chcemy, muszę. I później skupiamy się na rzeczach, których byśmy nie chcieli. No na przykład sytuacja w pracy, narzekamy na współpracowników, na szefa cały czas. Cały czas kotłują nam się w głowie myśli i emocje z tym związane. I rzeczywistość, świadomość jako całość, ona po prostu odpowiada na to nasze zapotrzebowanie i odzwierciedla to, kim jesteśmy, w jaki sposób myślimy. W związku z tym tworzy się, można powiedzieć, coś w rodzaju takiego błędnego koła. Narzekamy, to mamy tak, jak narzekamy. A ponieważ nie zauważamy tego, że ta sytuacja nam tak doskwiera, to narzekamy jeszcze bardziej i ponownie jakby dajemy paliwo do tej dla świadomości, która tworzy nam tę rzeczywistość. Oczywiście to jest taki ciemny scenariusz. Każdy by chciał pewnie, żeby powodziło się nam wszystkim i układało tak, jak trzeba. Z pewnością spotkaliście się z medytacjami, z różnego rodzaju warsztatami dotyczącymi
pozytywnego kreowania rzeczywistości, z medytacjami na przykład obfitości. Być może część z Was słyszała tak, to, że obfitość generalnie jest, tylko my z niej nie potrafimy zazwyczaj korzystać. I obfitość jest w zasadzie wszystkiego, zarówno tych dóbr fizycznych, materialnych, jak i niematerialnych. I teraz dużo będzie zależało od tego, jakie jest nasze nastawienie. I tutaj chciałbym Wam zwrócić uwagę właśnie na to, na ten jeden element, nasze własne nastawienie. To jest istotna rzecz. Nie to, w jaki sposób myślimy. Nie mówię tutaj o procesach intelektualnych, że sobie obmyślam, co mi się będzie kalkulowało, albo co bym sobie tam chciał, bo się opłaca, bo inni tak mają, bo tak wypada. To jest proces czysto intelektualny i niekoniecznie musi być zgodny z naszym wewnętrznym ja, z naszą wewnętrzną potrzebą serca, więc to nie zawsze będzie skutkowało tym, że ta pożądana rzeczywistość zaistnieje. Natomiast jeżeli podejdziemy do tego w sposób taki uczciwy, prawdziwy, przede wszystkim prawdziwy w stosunku do siebie, to jest duża szansa, że świat odpowie nam, czy też świadomość, poprzez wykreowanie takiej rzeczywistości. Więc to takie, myślę, jest najbardziej ogólne przedstawienie tego, jak ten mechanizm działa. Tutaj można znaleźć elementy czegoś takiego, co się nazywa prawem przyciągania, na przykład. Jeśli w ogóle nie mieliście do czynienia z taką tematyką prawa przyciągania, to być może tak na dobry początek, to jest dobra rzecz, żeby sobie na początek to poznać, jest taka książka i film Sekret. Myślę, że dla... Słucham? Kolejne części są też. Mhm. Tylko, że oni tam tego nie ubierają w tą formę taką jak u nas, oni tak jakby gadają o tym meritum tego prawa przyciągania, nie? Tak jakby, ale warto z tą wiedzą naszą, warto sobie tego posłuchać, bo fajnie tam opowiadają. Nie? Jest tak, jest to taka na pewno dla osób takich, które zaczynają przygodę z manifestacją, jest to taka budująca historia, można powiedzieć, szczególnie w tym filmie, taka nastawiająca optymistycznie i wylewająca wiarę w serce, że można sobie wykreować rzeczywistość według własnego życzenia. Natomiast jeśli chodzi o już takie szczegóły tego, w jaki sposób się manifestuje, w jaki sposób podejść, jak zmienić swoje nastawienie, no to one są tutaj potraktowane tak dość ogólnie, bym powiedział. Mówi się o tym nastawieniu tak między wierszami, ale też nie podaje się konkretnych praktyk, co i jak zrobić, żeby ten efekt uzyskać. Niemniej jest to rzecz dobra, od której można sobie zacząć przygodę z manifestacją. Wklejam linki do nagrania od manifestacji ze sklepu chemisync.com i do Joe Gallenbergera, do tych nagrań. Bardzo fajne nagrania. Liquid Luck, Abundant Heart, takie też do tak jakby do uspokajania się. Ja ostatnio ćwiczyłem, genialne są te nagrania, tak jakby uspokajają, jak ktoś ma niepokój, stres, nie wiem, albo jakieś problemy z bliskimi, różne takie emocjonalne, genialne, naprawdę polecam. W szczególności te Ocean Heart, Healing Heart i Abundant Heart chyba aż tak nie, ale Abundance Waterfall jest super. Bynajmniej nie jest to reklama w żaden sposób, tylko po prostu dzielimy się naszymi doświadczeniami właśnie z tych nagrań, bo tutaj jest, powiedziałbym, kwintesencja tego, czym jest manifestacja, w jaki sposób spowodować, żeby ona była bardziej skuteczna, bo Joe Gallenberger akurat jest specjalistą od manifestacji. Psychokinezy tak. Psychokineza jest inną formą manifestacji, tak? Mhm. Dobrze mówię, Paweł? Tak, jak najbardziej.
Więc myślę, że o tych nagraniach warto wiedzieć, szczególnie jeśli macie możliwość, znacie angielski, to warto z nich skorzystać. Tutaj są też osoby, które z tego korzystały i jakby zechciały, to nam coś opowiedzą. Okej. Jaki jest najprostszy sposób, żeby wprowadzić w życie to prawo przyciągania, wprowadzić w życie manifestacje? Tak jak już wcześniej podkreślałem, istotną rzeczą jest nasze nastawienie do wszystkiego, co nas otacza. Raczej powinniśmy się wyzbyć z takiego myślenia, że okej, zadziałam, czy też wyjdę z dobrą energią, z dobrym słowem, czy z dobrą myślą w kierunku otoczenia, w kierunku świata, w kierunku z kogoś, jeżeli ta osoba pierwsza to zrobi. To w taki sposób nie działa. Prawo przyciągania, jak być może mieliście okazję gdzieś usłyszeć, przeczytać, działa w taki sposób, że to my jesteśmy tym generatorem takiej pozytywnej siły, pozytywnej wibracji, pozytywnej energii, która powoduje, że świat wokół nas widzimy, postrzegamy inaczej i ten świat się wokół nas zmienia. Jaki to jest mechanizm rzeczywistości? Czy my tylko widzimy, że my zmieniamy perspektywę, czy on się rzeczywiście zmienia? To jest już osobna sprawa. Prawdopodobnie to są te dwie rzeczy. To jest trudno rozsądzić, bo nie mamy jakby porównania do sytuacji bez naszego oddziaływania i z naszym oddziaływaniem, więc po prostu tak jest i przyjmujemy, że tak jest i tak. Tylko wtrącę jeszcze, bo to tak się łatwo mówi, tylko nastawić. Te nagrania są też po to, żeby generować energię, którą rozpuszczamy, te blokady, które mamy w sobie. Na przykład lęk się pojawia. Mhm. Słuchamy nagrania, generujemy energię miłości. To naprawdę działa. Dlatego tak mówiłem, bo sam ostatnio akurat doświadczyłem dużej zmiany, takiego bardzo mi to pomogło. No, tak jakby to jest właśnie to właśnie to ćwiczymy, ten sposób myślenia, tak jakby dzięki tym nagraniom, tak jakby generowanie energii i robienie takich rzeczy, żebyśmy mogli, żeby nie zaburzało nam to tego myślenia. Mhm. No właśnie to nastawienie, tutaj do tego zmierzałem, że to nastawienie możemy wykreować poprzez takie dosyć proste praktyki skupiania się na sercu, poprzez skupianie się na tych momentach życia, które były dla nas takie wzniosłe, budujące, gdzie kochaliśmy, czuliśmy się kochani, gdzie byliśmy tacy ogarnięci zachwytem na przykład nad pięknem przyrody, coś takiego, co nas bardzo mocno ujmowało, że tak powiem, za serce. I chodzi o to, żeby wczuwać się w tę sytuację, wzmacniać to wrażenie, wzmacniać to uczucie, tak żeby stało się częścią nas samych. W ten sposób to odczucie jest ewidentne i nie da się pomylić tego z niczym innym. No i wtedy z tej perspektywy, będąc osobą tak pozytywną przede wszystkim do siebie, jesteśmy też pozytywni do innych i też ta perspektywa nasza się zmienia. Emanując pozytywnym, też przyciągamy pozytywne i to o to chodzi, żeby cały czas, cała ta ścieżka, to mi się wydaje, to się wszystko łączy, tak jakby, natomiast uczymy się narzędzi, żeby nawet jak coś nas wytrąci z równowagi, jakaś sytuacja, wirus, inne rzeczy, no to uczymy się narzędzi, którymi rozpuszczamy te lęki, radzimy sobie z tym i też tak jakby to, o czym Paweł wspomniał, generalnie w ogóle w tych wszystkich ćwiczeniach dążymy do tego, żeby bez nagrań móc osiągać pewne stany. Te warsztaty wszystkie w Instytucie w Stanach, najwyższą ich formą to jest tak jakby już korzystanie z tego, czego się tam nauczymy bez warsztatów, bez nagrań, bez niczego. Mhm.
Znaczy, no, idea jest taka, tutaj wracamy do podstaw tego, jaka, do podstaw techniki chemisync, w jaki sposób to działa, mianowicie i tego, w jaki sposób działa nasza psychika. Jeżeli potrafimy się wprowadzić w określony stan świadomości. I żeby wprowadzić się w ten stan świadomości, potrzebujemy konkretnego nagrania. To ten stan świadomości jesteśmy w stanie zapamiętać. I później jesteśmy go też w stanie sobie przypomnieć w dowolnym momencie. I tak naprawdę nagrania nie są nam już później potrzebne, takie wsparcie, bo jest to coś w rodzaju takich jakby kółek do roweru, jak każdy z was jeździł, pewnie uczył się na rowerze, to na wstępnym etapie miał kółeczka do boczne do roweru, no i te nagrania właśnie są takimi kółeczkami. W pewnym momencie można je odczepić i tym rowerkiem sobie dalej pojechać. Natomiast inną kwestią jest to, że taką już zupełnie techniczną jest to, że korzystając z nagrań po prostu wiele rzeczy wykonuje się łatwiej. Te medytacje są już tam odpowiednio poprowadzone, odpowiednio zorganizowane, więc z pewnością ułatwiają nadal pracę, pomimo że de facto nie musimy z nich korzystać, bo mamy już wcześniejszą praktykę. Jacek zapytał, czy są nagrania chemii dźwięków, jak, nie wiem jak się to czyta, solfeggio. Znaczy, szybko tak sobie rzuciłem okiem, co to jest, bo o tym wcześniej nie słyszałem. To są jakieś dźwięki takie boskie, tak? Coś takiego, ale wydaje mi się, że to się kłóci z ideą chemisync, bo chemisync to są zaawansowane dudnienia różnicowe. Kłóci się, okej. Okay. Nie słyszałem o tym, więc ja nie wiem, Paweł. Jeśli chodzi o nagrania chemisync, to można znaleźć bardzo dużo różnych dźwięków, szczególnie jeśli chodzi o muzykę. Tam występują one w połączeniu z bardzo różną muzyką, z tonami, z różnymi instrumentami, z różnymi kompozycjami, więc tutaj nie pamiętam, czy są akurat używane dźwięki solfeggio. Być może, bo to się cały czas zmienia. Od paru lat chemisync wydaje bardzo dużo nagrań co roku, po kilkanaście nowych tytułów, więc myślę, że można coś tam znaleźć, jeżeli nie samo solfeggio, to coś na wzór, coś podobnego. Zosia podniosła rękę. To Zosiu, chcesz coś powiedzieć? Chyba nie. Okej. Okay. To ja ją opuszczę. Okay. Bo takie fajne opcje są na tym Zoomie, że można ręce podnosić, głosowania robić, takie różne historie. Mm-hmm. Może wybory prezydenckie będzie się dało w taki sposób zrobić. Właśnie. Chociaż ostatnio słyszałem, że ten Zoom to tak do biznesowych zastosowań i takich jak wybory, to nie chyba nie najlepiej, bo tam coś im przecieka. Bezpieczeństwem nie najlepiej, ale... No ale jako taka platforma do spotkań na żywo jest, spełnia swoje wygodne zadanie. Tak, jest wygodne bardzo, można sobie podyskutować. Może byśmy tak, jakieś pytanie dotyczące tego, co do tej pory mówiłem, albo może jakieś swoje doświadczenie, ktoś chciałby się podzielić swoim przemyśleniem na temat manifestacji. Pytanie mam. Tak. Paweł, ciebie chemisync, nie pamiętam, chyba dwójka, to pisanie listów. To było właśnie te ćwiczenie manifestacji? Tak, to było na pierwszym stopniu, tak. Tylko potwierdzam, że mi się tak spełniło. Tam przepaliłem jakiś tam miesiąc czy coś, jak sobie tą, powiedzmy, ten bufor czasowy dawałem, ale się spełniło się, tak? Tak. Mhm. Okej. Okay. Także warsztaty spełniają marzenia, inaczej mówiąc. To jest ciekawe doświadczenie. Ja też byłem na warsztatach u Pawła i z kolei jak przyszedł do mnie list, to sobie zdałem sprawę, że wymanifestowałem sobie coś, co już miałem. I mieć 100% skuteczność. Tak. Poza tym, aby obserwować wyniki manifestacji, przydaje się uważność, bo tak naprawdę... Notatki. I notatki, tak. Z pewnością. Bo to są notatki też. To też jest nadawanie uważności. Mhm.
Przydaje się uważność, dlatego że wiele rzeczy, tak jak powiedziałem, manifestuje się na co dzień, ponieważ świadomość, ta globalna świadomość odpowiada na to, kim jesteśmy, na nasze potrzeby, na naszą postawę. I kiedy jesteśmy odpowiednio uważni, to w pewnym momencie możemy zanotować, powiązać to, w jaki sposób myślimy, z tym, co nam się wydarza. Czasem to, są to takie subtelności, ale im bardziej jesteśmy uważni, tym łatwiej takie rzeczy wychwytujemy. I o tyle to jest istotne, że w ten sposób można też wypracować, czy też zrozumieć schemat działania, w jaki sposób to funkcjonuje, żeby sobie później to wykorzystać już w sposób bardziej świadomy. Tym bardziej, że to jest tak, że my jak się przychodzimy na świat, przechodzimy przez życie, to nie zdajemy sobie sprawy z tych wszystkich rzeczy, o których tutaj się dowiadujemy na tych warsztatach, kursach, i często może być tak, że mamy powyłączane, przyblokowane niektóre rzeczy i jesteśmy w ogóle tak jakby nienauczeni uważności na te kwestie związane z naszą świadomością, ze zmianą stanu, z tymi manifestacjami. I żeby wyrobić sobie tą uważność, właśnie notatki, różne tego typu narzędzia, tak? Notatki to jest coś, to już od iluś osób, które tak jakby tą ścieżką szły, czy też nadal idą, słyszałem, że wydawało mi się, że nic się nie zmieniło, przeczytałem notatki sprzed roku i się okazało, że w ogóle olbrzymia zmiana, tak? Więc notatki. I robiąc też notatki, też ostatnio taką ciekawe stwierdzenie słyszałem, że sam w ogóle fakt, że robimy notatki, to już jest intencja, to już jest nadanie znaczenia temu faktowi, w ogóle, że spisujemy, no, że chcemy tak jakby zauważyć. To też ma znaczenie. Co ciekawe właśnie z tą manifestacją, to też manifestacją jest też wyginanie łyżeczki, tak? Z takich ciekawostek, tak. Mówimy tutaj o manifestacji, padło kilka tematów, kilka tytułów nagrań związanych właśnie z manifestacją. W Instytucie Monroe'a są też takie warsztaty poświęcone tylko i wyłącznie manifestacji, nazywają się MC kwadrat. I przez 6 dni uczestnicy uczą się, w jaki sposób zmienić to swoje podejście, to swoje nastawienie do siebie, do rzeczywistości, po to, żeby móc w sposób świadomy i kontrolowany manifestować, wpływać na rzeczywistość, a najlepszym jakby, każdy z nas oczekuje, że będzie miał dowody na swoje umiejętności, czy też na kontakty z tą niefizyczną częścią naszej istoty, bo to nas wtedy bardziej jeszcze przekonuje, utwierdza w tym, że to wszystko jest prawdziwe. I właśnie w trakcie tych warsztatów robi się troszeczkę takich ciekawych ćwiczeń, które mają zwiększyć to zaufanie do naszych własnych możliwości. Między innymi są tam ćwiczenia z wyginaniem łyżeczek, o którym wspomniał Dominik. To nie wygląda w tak spektakularny sposób, jak na przykład było w Matrixie, gdzie ta łyżeczka tak sama się wyginała, chociaż być może są i osoby, które coś takiego robiły na tych warsztatach. Natomiast w praktyce to w większości przypadków wygląda tak, że są to bardzo solidne łyżeczki, które w dłoniach byłoby naprawdę ciężko zgiąć, trzeba by było mieć takie małe i mandełko tutaj w palcach, żeby je zagiąć. Natomiast wygląda to tak, że przy
odpowiednim skupieniu i koncentracji energii ta łyżeczka staje się na tyle plastyczna przez kilka sekund, że można ją bez żadnego problemu wygiąć, nie używając siły. Staje się po prostu taka miękka. Można powiedzieć, jakby była poddana jakiejś obróbce metalurgicznej, ale w praktyce no, nie jest gorąca. Ona po prostu zmienia strukturę na taką, która pozwala na swobodne wyginanie. Oprócz tego jest tam też, są ćwiczenia na zapalanie żarówek, które nie są do niczego podłączone, wpływanie na zdarzenia losowe, takie jak rzut kostką. Zresztą wiąże się z tym też pewna taka anegdota, bo ten warsztat odbywa się w dawnym domu Roberta Monroe'a i tam w związku z tym warsztatem został kiedyś zainstalowany stół do gry w kości, do krapsa. No i osoby, które przybywały do instytutu na warsztaty, widziały ten stół, no część osób była takich mocno zażenowanych i takich oburzonych, no jak to w instytucie, żeby takie przyziemne rzeczy, takie przyziemne przedmioty się znajdowały. Hazard. Ruletka, co to ma być? No w końcu Instytut Monroe'a to taka świętość. Nie, to jest akurat jak najbardziej wskazane, żeby ten taki stół był. Właśnie przy tym stole można przetestować, jak bardzo nasza świadomość jest w stanie kontrolować zjawiska, które nazywamy losowymi. No na przykład właśnie rzut kośćmi. I ten stół do krapsa wziął się z tego, że twórca warsztatu, Joe Gallenberger, wcześniej zaczął prowadzić warsztaty z manifestacji w Las Vegas, w kasynach w Las Vegas. No i oni trenowali te swoje umiejętności właśnie przy stołach do gry w kości. Jako właśnie taką, wybierając grę w kości jako taką najbardziej losową grę z jednej strony, a z drugiej strony też grę, w której można oddziaływać grupowo skupioną świadomością na to, co dzieje się na stole. Bo to tam wynika po prostu. Na ręki bandytów też wpływają. Też wpływają. Mimo, że te automaty do gry to są w tej chwili urządzenia elektroniczne, komputerowe, zaprogramowane, tak żeby tylko co jakiś czas się zdarzała wygrana, mimo że i tak normalnie statystycznie ta wygrana nie zdarza się za często, to jeszcze dodatkowo jest to kontrolowane przez system elektroniczny, na który też osoby biorące udział w tych warsztatach mają wpływ i też potrafią zmusić takie automaty do tego, żeby zachowywały się w określony sposób. Tak jest. Okej, okay. To może jakieś pytania, doświadczenia, może byście coś się chcieli dowiedzieć, podzielić doświadczeniem. W ogóle ktoś próbował tutaj manifestacji? Widzę, że co? Że Danusia napisała. Danusia napisała, im więcej uważności, tym więcej dowodów. Ja zrobiłam sama z soplem lodu. Może Danusia tak, byś coś Aleksander, Aleksander to tak naprawdę Danusia. Może Danusia byś powiedziała coś więcej na ten temat. Cześć. Cześć. Wiesz co? Kiedyś zwątpiłam, stanęłam sobie przy oknie i takie olbrzymie sople lodu wisiały z rynku nad moim oknem. I stwierdziłam, kurczę, muszę wziąć kija i je postrącać, bo nas pozabija. Ale wzięłam sobie kawę do ręki i mówię, nie. Ten sopel największy albo spadnie, jak ja mu każę, albo mam to wszystko w dupie. I koniec, nie będę ćwiczyć. I się skupiłam i w ciągu 5 minut ten sopel po prostu spadł. A teraz robimy doświadczenie z kolegą, zresztą z warsztatu, Steve'em. Nie znam jego domu, ale pozwolił mi wejść do jego domu, do na dół, do pokoju, do kuchni, do ogrodu. Ja tam wchodzę, bo mogę. W momencie, kiedy będę gotowa, opiszę mu to, a on mi przyśle zdjęcia. Takie jak mi przysłał zdjęcia z tego domu w Bułgarii, gdzie widziałam te talerze. I on mi przysłał te zdjęcia z tego domu, gdzie te talerze rzeczywiście widziałam. No i takie doświadczenia właśnie robię.
jak wątpię w to, że to nie działa, ale to wszystko działa i to wszystko można manifestować. Poza tym idealny sposób jeszcze na pierwszych warsztatach, w których się dowiedziałam o sposobie Bruce'a, jeżeli się idzie po coś i się zapomina, po co się poszło, to się staje w tym miejscu, wraca się myślami z powrotem tam do garażu albo do auta i wiadomo już, po co się idzie. To działa po prostu, nie trzeba iść, trzeba stanąć i w myślach pójść. I po prostu zawsze się znajdzie i zawsze wiadomo, gdzie to jest. Mhm. Dzisiaj fajne dyskusje, dziękuję bardzo, bardzo dużo mi to dają. Poza tym bardzo dużo mi dają dominikowe linki. Dziękuję, Dominik. To się przydaje. Mm. Wszystko. To ja wrzucę od razu, to też wrzucę od razu na linki teraz do nagrań darmowych od Instytutu na YouTube'a, które Instytut stworzył po to, żeby na ten czas, tak jakby, kiedy mamy epidemię, żeby pracować z energią. Mm-hmm. Ja dorzucam jeszcze jeden link. Wersję polską wersję tego polską, pierwszego nagrania. Ta, nie, ostatniego. Health and Wellbeing. Danusia, co jeszcze? Zresztą... manifestacją. Przepraszam, się wyłączyłam, żeby tutaj nie było hałasu z mojego domu. Zresztą to ostatnie nagranie myślę, że przynajmniej część z Was zna, ponieważ codziennie, nieustannie wykorzystujemy to nagranie o godzinie 22 do wspólnej medytacji, która ma przyczynić się do rozwoju świadomości ogólnie. I poprawienia sytuacji, tak? Tak, poprawienia sytuacji. I to jest o tyle dobra medytacja, podobnie jak pozostałe inne, że nie jest to medytacja, która kreuje rzeczywistość w jakiś określony sposób, taki intelektualny sposób. Bo być może spotkaliście się z tym, że szczególnie właśnie w ostatnim okresie pojawiło się wiele takich medytacji, gdzie celem ich jest zachowanie status quo albo przywrócenie tego, co było wcześniej. I jest to dość wyraźnie w takich medytacjach powiedziane, natomiast te, które tutaj Wam proponujemy, są medytacjami takimi neutralnymi, które mają za zadanie zarówno podnieść nasze własne wibracje i zmienić to nasze nastawienie, jak i przyczynić się do najlepszego z punktu widzenia rozwoju przebiegu wypadków, więc to nie ma znaczenia, jak ostatecznie wszystko będzie wyglądało. Nie jest najważniejsze, potem. Nie jest najważniejsze, jak w tej chwili po zakończeniu tej epidemii będzie wyglądało życie. Najważniejsze, żeby nastąpiła jakaś zmiana. No i żeby tak jakby, żebyśmy sobie dali radę z tym wszystkim, żebyśmy zachowali właśnie spokój. Bo to, no właśnie, to też znowu dotykamy tego, co jest najbardziej takim największym wyzwaniem w manifestacji, że okej, manifestować możemy na przykład kwestie związane z dobrobytem, z pieniędzmi, ale to we właściwy sposób, tak? Czyli nie przez pryzmat ego. Ja jak się dowiedziałem o manifestacji, to przez pół roku chodziłem najpierw i w ogóle się zastanawiałem i wymyślałem sobie różne cele. Ciągle dochodziłem do tego, że to przez pryzmat ego, tak? Nie wiem, coś chcemy, żeby innym ludziom pokazać, że nam dobrze idzie, żeby się pokazać, że sobie udowodnić. To już lepiej, tak? Ale no, tak jakby manifestacja powinna się skupiać wokół pragnienia takiego. No, jeśli pragniemy całe życie, nie wiem, jakiegoś tam auta na przykład, super, o którym marzymy, no to okej, ale często tak się dzieje, że to wcale nie jest tak umotywowane. I tak jakby warto, tak jakby ta sztuka manifestacji to jest też, możemy chodzić i tak jak Joe pokazuje, że to działa w kasynach, albo Joe Gallenberger, który jest trenerem od manifestacji, prowadzi warsztaty w Las Vegas, w kasynach. No to można w ten sposób,
ale warto też tak jakby manifestować nasz stan i to stawiać jako cel, to, że sobie nieważne co się będzie działo, damy sobie z tym radę. Tu nie ma jakby ograniczeń, jeśli chodzi o to, co chcemy sobie wymanifestować, bo mogą to być zarówno relacje z bliskimi, z dalszymi, w ogóle z otoczeniem. Może być to jakiś postęp w naszym rozwoju, a mogą być to równie dobrze dobra materialne, zwłaszcza jeśli te dobra materialne są niezbędne dla naszego rozwoju. I wbrew temu, co wiele osób może sądzić, dobra materialne nie stoją w sprzeczności z rozwojem. One są pomocą w tym rozwoju, natomiast nie są celem, więc to też trzeba mieć tego świadomość. I też nie należy się wstydzić, jeżeli jakąś tam potrzebą serca czy naszym pragnieniem są właśnie jest zaspokojenie tych podstaw takich materialnych. No nawet patrząc na to z perspektywy czysto psychologicznej, zapewnienie sobie bezpieczeństwa takiego materialnego jest fundamentem do tego, żeby można było zrobić cokolwiek więcej, cokolwiek dalej pójść. Tak, bo to ja może nie zaznaczyłem odpowiednio. Tam chodzi przede wszystkim o tą perspektywę, żeby to nie było coś po to, żeby się pokazać, tak? To głównie, tak. To nie do końca jest właściwe z tą manifestacją, natomiast samo dobro jako narzędzie do czegoś albo coś, czego potrzebujemy, pragniemy, okej. Tylko żeby to było naprawdę coś, czego my chcemy i chcemy to wykorzystać w naszym życiu, tak? Jako narzędzie, a nie coś, co chcemy tylko i wyłącznie udowodnić tym, tak? Że potrafimy zaczarować i... Dlatego takim, myślę, dobrym określeniem jest to określenie, że to dobrze by było, gdyby to była potrzeba serca, wynikało z naszego wewnętrznego ja, było zgodne z naszym wewnętrznym ja. Jeżeli będzie się kłóciło z tym, jacy jesteśmy, bo na przykład właśnie chcemy się pokazać, a to się kłóci z tym, jaki ja jestem, to jak możecie się domyślać, niekoniecznie taka sprzeczność zafunkcjonuje. Okej. Tutaj było takie pytanie, czy można medytować 2 razy dziennie? Nawet więcej można medytować. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby medytować więcej. 2 razy dziennie zupełnie wystarczy, rano i wieczorem na przykład. Co jest istotne, Pawle, jeżeli odnosisz się do pytania, które pojawiło się na czacie, to chodziło o to, czy może słuchaczka użyć jakby 2 różnych medytacji w ciągu dnia. Tak, to oczywiście, jak najbardziej. Można użyć 2 różnych medytacji w ciągu dnia. Zresztą intencje mamy różne, więc jak najbardziej jedna medytacja może służyć jednemu celowi, druga innemu. Co jest istotne, to, żeby, jeżeli stawiamy na rozwój, to, żeby to robić regularnie. Mogą być to krótkie medytacje, byle były regularne. Lepiej regularnie, codziennie mieć krótką 10-minutową czy 15-minutową medytację niż raz na tydzień 3-godzinną. Takie jest moje doświadczenie, takie jest doświadczenie wielu trenerów. Tak, Bulman z instytutu, który... Tak, chciałeś też o tym powiedzieć? Tak. No to mów, nie będę cię zabierał głos. Bulman z instytutu, trener z instytutu odpowiedzialny za nauczanie technik wychodzenia z ciała właśnie mówi o tym, że trzeba codziennie tak ćwiczyć. Jeden dzień bez ćwiczeń zaczynamy od nowa. Tak, że to tak, no dosyć powiedziałbym restrykcyjnie do tego podchodzi. Myślę, że to może niekoniecznie tak jest, że może na początku tak, ale później jak już jest człowiek dużo praktykuje, to jeden dzień przerwy nie zrobi wiele, ale z drugiej strony to też
nie powinniśmy sobie na coś takiego pozwalać ze względu na to, w jaki sposób działa nasza psychika. Jak sobie pozwolimy na opuszczenie raz, to pozwolimy sobie na opuszczenie drugi raz i w ogóle się opuścimy, a jeżeli zależy nam z kolei na rozwoju, no to raczej nie powinniśmy odpuszczać. Dobrze. Jeszcze taka ciekawa rzecz, taka wskazówka, którą też zwykle się dzielę, jeśli chodzi o te intencje, które przy manifestacjach wyrażamy, w jaki sposób do tego podejść. Czy ktoś miał w życiu taką sytuację, że pomyślał sobie tak, o fajnie by było mieć to czy tamto, albo fajnie by było, gdybym był w tym czy tamtym miejscu. I po prostu tak sobie to pomyślał i zapomniał. A potem za jakiś czas się ta myśl zmaterializowała. Tu macie na dole reakcję, można łapkę postawić do góry. Jeżeli ktoś coś czegoś takiego doświadczył. Z tymi reakcjami jak Mark. Okej, dzięki Michał. Nikt więcej nie miał takiego, że pomyślał sobie, o fajnie by było mieć taką czy rzecz, czy tam znaleźć się w takiej czy innej sytuacji i potem po jakimś czasie, nawet po paru latach się to spełniło. Ja miałem. Okej. Okay. I Mariusz miał. I Mariusz. Okej. Okay. Jest to takie, dlaczego o tym mówię, bo jest Marta, to tak. I Agnieszka też, tak, ja. Na czacie. Aha. Dlaczego o tym mówię? Bo to właśnie jest też w jakiś sposób obrazuje, jak do tych manifestacji warto podchodzić, że takie... Częstym błędem jest to, że się skupiamy i chcemy bardzo, ale nie jesteśmy w równowadze, tak? Tak, tak. Właśnie. A innym razem właśnie tak jakby powiemy, że fajnie by było, że chcielibyśmy, jesteśmy w równowadze i nie jest to tak jakby tak mocno, nie jesteśmy spięci na tym, żeby to się wydarzyło i wtedy działa. Mhm. I to bardzo dobrze potem widać na przykład w czasie praktyk takich medytacyjnych, kiedy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś efektu, bardzo się napinamy, bardzo chcemy i nic. I pojawia się efekt dopiero w momencie, kiedy to odpuścimy. Mhm. Jeszcze też mam ciekawostkę, bo w trakcie różnych warsztatach uczestniczyłem i też w swoich Pawle i w instytucie, to sobie spisywałem. Jest kilka miejsc, jak się idzie przez kursy i różne nagrania, gdzie ta manifestacja się pojawia. Manifestacja pojawia się w nagraniach Human Plus, tych, które uczą wydawania sobie poleceń w myślach. Nagranie się nazywa Mobius West i za pomocą tego możemy sobie wesprzeć naszą codzienną manifestację w ciągu dnia. Możemy też tutaj Bruce Moen kładzie nacisk na to za pomocą intencji manifestować. Możemy manifestować za pomocą wysyłania energii miłości do czegoś, do naszej wizualizacji. Tutaj była ta historia z książką Rafała Nieradzika, gdzie Paweł zebrałeś, tak, zespół ludzi wsparliście Rafała, to może zaraz opowiesz, jak masz ochotę, w przezwyciężeniu problemu z wydaniem książki. Mamy też manifestacje w nagraniach Gateway Experience, czyli tych nagraniach, w których się uczymy osiągać stany fokus, tak, konkretne częstotliwości. I mamy w Gatewayu mamy manifestacje w fokusie 12 i 15. 15 jest tym chyba jednym z najlepszych. Tam chyba najlepsza energia jest. Czyli to jest stan no time, bez czasu. I mamy też manifestacje w nagraniach od Joe Gallenbergera, Sync Creation. Kurs się nazywa Sync Creation, jest do kupienia online. I tam tak mamy płyty, których słuchając właśnie uczymy się manifestacji i tak jakby też przezwyciężania trudności, które w nas mogły, blokad jakichś takich, które w nas mogły powstać w przeszłości. Te blokady to nie jest tylko kwestia tego, że nas blokują, ale to jest też kwestia uwolnienia energii, która gdzieś tam została uwięziona, tak? Bo to różnie można na to spojrzeć. Mm-hmm. To tam tak. Bezcenna w tym
kursie Think Creation jest bezcenny jest ten podręcznik, który zawiera ogrom wskazówek. Ogrom wskazówek. I segregator. Tak, ogrom wskazówek, które bardzo wyjaśniają, jak ta manifestacja, od czego ona zależy i w jaki sposób zwiększyć jej skuteczność i jak bardzo też z drugiej strony jesteśmy przyblokowani czy też ograniczeni różnymi zarówno lękami naszymi, jak i naszymi przekonaniami co do wielu rzeczy. Jest tam taki fragment, gdzie rozprawia się Joe z naszym ludzkim ogólnie sposobem myślenia o pieniądzach, dokładnie o pieniądzach, bo jest to taki temat, który no, każdego z nas w jakiś sposób w mniejszym lub większym stopniu dotyczy i pokazuje, dlaczego na przykład jest tak duża trudność z wymanifestowaniem sobie takiego dobrobytu, takiego bezpieczeństwa finansowego. Wynika to. Muszę przyznać, Paweł, że mnie teraz zainspirowałeś, że wrócę do tego segregatora, bo kontynuuj proszę, ale tak się chciałem podzielić, że jak widać odnajdujemy nowe rzeczy też w trakcie takich spotkań i wymieniania się. Tam jest cała litania, ja nie pamiętam ile w tej chwili to tam było wypunktowanych takich często używanych porzekadeł, zwrotów dotyczących tego, jak co myślimy o pieniądzach, że pieniądze to jest coś nieczystego, że pierwszy milion trzeba ukraść, że bogaci oszukują, że pieniądze szczęścia nie dają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takich przekonań na temat pieniędzy jest bardzo dużo. No i teraz jak sobie to wszystko tam przeczytacie, no to się wyłania naprawdę bardzo taki ponury obraz tego, jak bardzo jesteśmy zdominowani różnymi przekonaniami, a to jest tylko jeden obszar, jeden wycinek naszego fizycznego życia. To samo można przyłożyć do innych obszarów naszego życia, szczególnie tych, które nie, z których nie jesteśmy usatysfakcjonowani. O, może to w ten sposób ujmę. No i tak, i w tym segregatorze mogę pokazać, bo sobie wyciągnąłem, są też właśnie do ćwiczeń te. Tak wygląda ten segregator, gruby jest. I jest też widelec do wyginania. I łyżeczka tam jeszcze obok. Tak, to schowane. Ciekawe, co w tym worku jest. A w tym worku są nasiona, jest ryż. Ryż czy, a nie, pszenica jest. Tak, i kostki do psychokinezy. Tam jest, są różne ćwiczenia, między innymi energetyzacji wody, potem ćwiczenie na wspomaganie kiełkowania nasion, takie po prostu różne ćwiczenia, które mają za zadanie między innymi potwierdzić to nasze zaufanie do naszych zdolności dotyczących manifestacji. Także to tak rzeczywiście jest temat dość dobrze i szeroko opracowany i szczegółowo opisany. Myślę, że ja już kiedyś tam nawet rozmawiałem z Joe Gallenbergerem na ten temat, żeby może tutaj zaprosić go do Polski na taki warsztat. No teraz w ogóle się sytuacja całkowicie pozmieniała, ale temat jest nadal aktualny i być może to dojdzie do skutku. Może online zaprosimy, zobaczymy. No może tak. No teraz właśnie obecna sytuacja powoduje, że zmienia się perspektywa i być może będzie to warsztat online. Zobaczymy. Okej, tutaj widzę... Z tymi blokadami, tak? Słuchajcie,
Mamy tutaj taką platformę, tego Zooma, który jest platformą do wirtualnych spotkań i fajnie by było, jakbyśmy korzystali z tego po prostu w taki sposób, jak na spotkaniu, żebyśmy zabierali głos, bo czat jest tylko takim, powiedzmy, awaryjnym rozwiązaniem, na przykład jeżeli ktoś nie słyszy i chciałby zasygnalizować. Natomiast no, warto by było, żebyśmy tutaj sobie porozmawiali, sami zabrali głos, zadali pytanie, bo w tej chwili to, muszę przeczytać to, co ktoś napisał, zrozumieć intencje i odpowiedzieć. No i powstaje chwila takiego niezręcznej ciszy, kiedy czytam. Okej. Okay. Na telefonie trzeba się przełączać co chwilę. Aha. Na czat. Aha, no to właśnie. To też niewygodnie. No właśnie, to w takim razie oglądajcie na telefonie, wtedy będzie łatwiej rozmawiać. I trudniej pisać będzie, tym bardziej. No właśnie. Okay, no, chyba, że ktoś chce, chyba, że ktoś oczekuje, że ktoś inny będzie jego pytania czytał na głos. No to taka osoba jest mocno nieśmiała. No Agnieszka zapytała, czy manifestacji można używać do pomocy w nauce języków obcych i zdawania egzaminów. Chodzi mi głównie o usunięcie blokad w mówieniu w obcym języku. Moim zdaniem tak. Tak. Jak najbardziej. Te blokady, które rozpuszczamy właśnie, w manifestacji pracujemy z energią, możemy rozpuszczać, jak mamy jakieś blokady, możemy to rozpuszczać, możemy z tym pracować, możemy wpływać na nas, na otoczenie, jeśli chodzi o naukę, o okoliczności sprzyjające nauce. Tak, wszystko tak naprawdę. Manifestacja to jest kreowanie naszego życia w taki sposób, czego pragniemy. Tylko przy takiej, nie wiem, jak mówimy o językach, to przy takiej nieśmiałości mówienia, to może wynikać coś troszeczkę inne, bo warto było podrążyć, bo to wcale może nie chodzić o ten język. I może, ale manifestacja może to wesprzeć, jak najbardziej, jeśli chcemy od tej strony. Wesprzeć jak najbardziej, tak. Ja się zgadzam, że tam można to zaadresować głębiej. Tak. Może być jakiś taki przyziemny, bardziej fizyczny powód, oczywiście, zgadzam się. Natomiast no. Może manifestacja spowodować, że właśnie to odkryjemy, dojdziemy do wniosku, że... Natomiast nadaje się. No to ja może coś wrzucę od siebie, bo od jakiegoś czasu, a w zasadzie tam od kilkunastu dni, ćwiczę sobie getaway i między innymi jedną z takich prób jest usuwanie różnych wzorców ograniczeń. Bardziej to tak stosuję intuicyjnie, niż ktoś mi tam gdzieś coś powiedział. I myślę, że tutaj warto ktoś, kto wcześniej zwrócił uwagę na to, żeby być bardzo uważnym, tak? Ale też być bardzo uważnym na to, co się czuje w sobie. I myślę, że te wszystkie narzędzia, które udostępnia Monroe Institute, jest, można sobie coś wybrać dla siebie. Natomiast tak jak powiedziałem, znaczy tutaj moje pytanie, troszeczkę się odłożyłem, żeby zadać to audio. Kwestia właśnie tego getaway, kiedy wchodzi się w różne właśnie fokusy. Ja na razie jestem na fokusie 12 i tak sobie to wszystko stopniuje powoli. Natomiast myślę, że można sobie różne rzeczy pousuwać. I ja jestem na tyle świeży, że na razie obserwuję. Mam inne doświadczenia, tutaj Pawła troszeczkę męczę, w innym temacie zostawiam. Myślę, że u siebie to zauważam, o tak to powiem, żeby nie eksplorować tego na kogoś innego. Nawet nie jesteśmy w stanie, albo inaczej powiem, naszym ograniczeniem jest głowa. W możliwości wykorzystania nagrań, które proponuje Instytut. Ja akurat w zeszłym miesiącu byłem po raz pierwszy na czacie, znaczy nie na czacie, tylko tutaj na live'ie na Zoomie. Akurat jechałem z Belgii do Polski samochodem i nie mogłem się udzielać. I powiem szczerze, tak też
że myślałem, że akurat ten temat, te tematy zupełnie są nie dla mnie, a trafiłem to zupełnie z innych powodów, ale powiem, że te dwa tygodnie takiego właśnie, takich ćwiczeń conocnych, dzisiaj wróciłem, znaczy dzisiaj sobie po raz pierwszy zrobiłem to w trakcie dnia, by chemiczynków, otwierają mocno i pojawiają się coraz to nowe pytania, nowe przemyślenia i dobra. Tyle super, na pierwszy raz. Super, super. To mi się wydaje, że w ogóle ta ścieżka to jest w ogóle ścieżka, na którą się wkracza. Bo to tak działa, to jest sama nazwa tego programu wskazuje, jest to taka brama, furtka, która się otwiera do nowych możliwości i te możliwości, one nie są określone, one zależą w sumie od nas samych, od tego, co wybierzemy i w którą stronę pójdziemy. Często ten program jest też mylony z tym, że jest to program do nauki wychodzenia z ciała, podobnie jak zresztą kurs w instytucie, na bazie którego powstała ta domowa wersja, którą można nabyć na płytach. Wiele osób jadąc do instytutu właśnie na Gateway Voyage tam oczekuje, że to pojadą na kurs i wrócą z umiejętnością wychodzenia z ciała, a to jest po prostu otwarcie furtki do nowych możliwości. Jakie te możliwości będą, to jest zupełnie indywidualna sprawa. U jednych będzie to właśnie doświadczenie wyjścia poza ciało, bo są tam osoby, które takich rzeczy doświadczają, a u innych będzie zupełnie co innego. I nawet jak byliśmy potem z Dominikiem na drugim kursie, na drugim stopniu, zaraz w następnym tygodniu, to był Mike, tak, dokładnie. Człowiek, który wielokrotnie brał udział w warsztatach w instytucie, po kilka razy w każdym kursie. I on, pomimo że brał udział w warsztatach nawet bardziej zaawansowanych niż na te, na których byliśmy, nie wychodzi z ciała, ale ma swoje doświadczenia, ma wrażenia, dużo opisuje tych doświadczeń, wrażeń. I po prostu jego ścieżka jest taka właśnie. On opisywał, że on właśnie nie ma w ogóle tych takich standardowych doświadczeń. On ma takie kinestetyczne. Dokładnie. To takie dziwne w ogóle jest, prawda? On w ogóle nie widzi, nie słyszy, ma tak doświadczenia kinestetyczne. A mimo to tak jakby, więc to jest też tak jakby taki trop dla wszystkich, żeby na tą otwartość, tak? To, że coś u nas nie działa tak jak u kogoś innego, to znaczy zupełnie nic. To tylko to znaczy, że coś u nas inaczej działa. Nie ma lepiej czy gorzej. No tutaj mnie jedna z was zainspirowała, żeby rzeczywiście spróbować, jak ona sobie spróbowała, zapomniałem imienia, przepraszam. Danusia pewnie. Tak, Danusia z tym soplem lodu. Ja myślę, że to jest wszystko po prostu w głowie i tyle. I jeśli się próbuje malutkimi krokami pewne rzeczy, no właśnie takimi, chociażby jak ten sopel lodu, manifestować, to potem można po prostu nabierasz pewności, że to działa. Mhm. I to są kolejne kroki i myślę, że rzucanie, okej, żeby tutaj jakby nikogo też może nie programować, że rzucanie się na głęboką wodę i potem się przekonywać jakby tylko po prostu, no przecież mówiłem, że to nie działa, nie? No i to też jest bardzo ważne nastawienie, tak, że ja tutaj też zadaję wielu... Ale tu tak? Przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak. Bo akurat bardzo ciekawy temat poruszyłeś, który z kolei Bruce Moen o swoich przekonaniach opisuje w książce, w podręczniku
do świadomych podróży. I jest tam właśnie wspomniane o tym, jak działa ta manifestacja, że nie ma się co przejmować też tymi niepowodzeniami. Wręcz to jest zupełnie normalne, że przy manifestacji są wątpliwości, czy to zadziała. W związku z tym, jeżeli te wątpliwości się manifestują, to znaczy, że ta manifestacja działa. Skoro się zamanifestowały, to mamy już pewną część tej manifestacji wykonaną. Czekamy teraz na tą drugą część, która jeszcze się nie zamanifestowała, czyli to, czego w rzeczywistości oczekujemy. Czyli mówimy przez cały czas o tym samym kilku, tylko o dwóch różnych końcach, tak? Jeden koniec tak. Już zamanifestował, że nie da się, że powiedzmy, tak. Albo że jeszcze jest czas i dochodzimy do tego, który się... Okay. To jest kwestia też naszego nastawienia, bo jeżeli będziemy to traktować jako osobne rzeczy, no to nam nic z tego nie wyjdzie, ale w rzeczywistości no to cały czas manifestujemy. Dlatego mówiłem o tej odpowiedzialności za myśli. Nasze myśli powodują, że wpływamy na rzeczywistość i jak mamy po prostu chaos w głowie, no to też jest później chaos w życiu. Jeżeli myśli są uporządkowane, to wtedy też to życie jest bardziej uporządkowane i łatwiej też zauważyć efekty wpływu naszych myśli. No tutaj zadaliście pytania, komuś się coś zamanifestowało takie, w takim rozumieniu, przynajmniej jak ja to odebrałem, takim in plus, tak? Czym można się jakby pochwalić. Natomiast ja myślę, że wiele osób, wielu z nas może się pochwalić rzeczami, którymi się jakby pochwalić, chwalić nie chciałoby. Nie chciałoby, tak? Ja na przykład mam tutaj konkretny przykład i nie wiem, czy tutaj będziecie mieli też podobne jakby doświadczenia. Ja dosyć dużo samochodem jeżdżę i ostatnimi czasy, przez ostatnie tygodnie, jeśli nawet nie miesiące, zaobserwowałem coś takiego, że w momencie, kiedy ktoś mi zajedzie jakąś tam drogę, to jest może taki trywialny przykład, ale właśnie na tych takich trywialnych przykładach, gdzie się to obserwuje, gdzie można to zauważyć i tutaj wchodzi znowu ta uważność, można sobie pewne rzeczy i wzorce u siebie zaobserwować. Mam tutaj na myśli, że w momencie, kiedy mi ktoś zajedzie drogę, gdzie po prostu furia i tam wiadomo, ty taki, owaki, jeszcze mu tam pogrożę palcem jednym czy drugim. I moje takie doświadczenie za tych miesięcy było takie, że dosłownie jeden po drugim w przeciągu, nie wiem, 10-15 minut dwa, trzy kolejne samochody mi zajeżdżają, czy coś, że muszę, albo muszę, w cudzysłowie muszę, tak, ale gdzie reagowałem automatycznie, naciskałem klakson i tak dalej. Więc to jest też ta manifestacja, tylko to właśnie tak jak mówię, ta, której się nie ma czym chwalić, o tak to powiem. Chociaż daje dużo do myślenia. A tak, akurat z tym, co Kuba mówisz, to dokładnie też to samo, manifestacja tego, też dużo jeżdżę samochodem, co się dzieje na polskich drogach. Na przykład od kiedy zmieniłem nastawienie i sobie mówię, że ludzie są dobrzy, na tym ktoś zajedzie się nie... przestałem denerwować i mówię, no, że jest dobrze, coraz lepiej się jeździ, w Polsce są lepsze drogi i z takim podchodzeniem jeździć. W zasadzie mam bardzo małe takie sytuacje, że coś się dzieje. Na przykład mam szefową w pracy, która na Stanach długo mieszkała, teraz bardzo narzeka, jak to w Polsce jeżdżą i w zasadzie codziennie opowiada sytuację jakąś niebezpieczną, jak ktoś jej coś zrobił, bo sobie to w pewnym sensie manifestuje. Ja tak to tłumaczę, już mnie nie lubi, jak zwracam na to uwagę, że to musi być coś w niej, bo mi się takie rzeczy nie przytrafiają, ale to jest taki przykład. Jak ktoś się na tym bardzo skupia i ciągle myśli, że ludzie beznadziejnie jeżdżą, że każdy kierowca chce mnie zabić, to takie sytuacje im się zdarzają na co dzień. Ja myślę, przestawiłem się na myślenie właśnie, nie, no, że jest dobrze, coraz lepiej i super i w zasadzie nie mam takich sytuacji. Ja myślę, że to jest o wiele głębszy problem, bo przez tego typu doświadczenia, takie, no dobra, skupiliśmy się na tych doświadczeniach, powiedzmy in minus takich, budujemy w sobie wzorzec, tak? I tak jak ty mówisz, Michał, że ja myślę, że twoja szefowa mogłaby sobie dać obydwie ręce obciąć, tak? No że przecież zobacz, o czym ty w ogóle gadasz? Ja myślę, że ona się mnie w ogóle nawet nie rozumie. Ona ma rację, tak się jej dzieje. Ależ oczywiście, że ona ma rację. Każdy z nas ma rację, no, jest na ta sama rzeczywistość. Tak jest, no, tak jest. Mamy tą energię naszych emocji, naszych myśli, która zasila
to nasze otoczenie, tą naszą świadomość, która z kolei tworzy warunki odzwierciedlające to, ten sposób naszego myślenia i odczuwania. Po prostu reaguje w taki sposób, że tworzy taki świat, jakim my go widzimy. No i niestety chyba to jest mocniejsze, bo znajdujemy, jesteśmy, no system tak działa, tak to już powiem może ogólnie, tak jest w mojej obserwacji, że system w ten sposób działa, że on nie jest nastawiony na to, żeby nam się, mówiąc krótko, okej, okay, może to jest... Nie, to ja bym nie zwalał winy na system. Tak jakbyś też znaczy, narzekał już. Nie, dobra, skończę myśl. System jest jaki jest. System jest taki, jaki jest. Taki, nie, dobra. System jest taki, jakim go chcemy widzieć. Tak, dokładnie. I dlatego wspomniałem o tym ćwiczeniu, o tej miłości, o tym codziennym staraniu się, żeby wznosić te nasze wibracje, żeby stawać się pozytywnym. Żeby przypominać sobie te wszystkie takie pozytywne chwile, to wtedy też jest nas trudniej wyprowadzić z równowagi w takich sytuacjach, jak mówisz, na drodze. Patrzymy na to z innej perspektywy i jeśli mamy też na tyle kontroli w sobie nad tego typu emocjami, to możemy zamiast się denerwować w sytuacji, kiedy nam ktoś zajedzie drogę, możemy się zastanowić, czego mieliśmy się nauczyć, a po drugie też spróbować znowu przywołać sobie tą pozytywną energię, wyzwolić się z tego zaklętego kręgu. Czyli tu też chodzi o to zauważanie i reagowanie. Bo ja, a propos samochodu, to ja tak samo mam. No jak jestem, ja na przykład jak jestem zmęczony, no to tam zaczynam coś tam, ten, jak mi ktoś ten, ale ja wtedy aha, okej, okay. Czyli jestem zmęczony, czyli jak wrócę, to powinienem sobie jakąś medytację zrobić. A okej, okay. Ale też od razu wyrażam też intencję, zjeżdżam sobie na środkowy pas, czy coś trochę wolniej jadę. No czekaj, to... czekaj, na środkowy pas? No właśnie, no, trochę wolniej. No, trochę wolniej, no ja to no. No to nie ten pas, to nie ten pas, ale zostawmy, no okej. Okay. Znaczy, nie, no w Warszawie i tak jest tłok zazwyczaj i korek, więc... Ale nie czepiajmy się, nie jestem lewego pasa. Tak jest. Ja tutaj czytam, co Jacek napisał, bo myślę, że on chyba nie może za bardzo się włączyć w rozmowę. No tutaj pisze o egregorach i że tutaj mają też wpływ na nas, na to, co się z nami wyprawia. Ja myślę, że to jest kwestia jakby też przyzwolenia, ale też i świadomości przyzwolenia, tak? Że my mamy wpływ na to, kto i co na nas wpływa. Ja tutaj znowu ukłon w stronę Gateway, gdzie jest ten to ćwiczenie z tą kulą, gdzie sobie wyobrażamy, tak, że nic poniżej naszej wibracji, nic poniżej naszej wibracji, czyli wpływa tylko do nas to, co jest równe naszej lub wyższej wibracji. I myślę, że to jest też ta kwestia i świadomości. I takie moje zdanie. Mhm. Tak. Co do tej wypowiedzi Jacka tutaj, to ja bym tak powiedział, że tak, Jacek napisał, że trzeba mieć. Ja uważam, że nic nie trzeba mieć, bo jak nie chcemy, to nie musimy nawet żyć, możemy zakończyć to życie. I tak jakby też, tak jakby chciałbym tutaj zaznaczyć, że chemisync i to wszystko, o czym rozmawiamy, to trochę inną formę ma niż tutaj, Jacku, to co ty zaproponowałeś, bo ty mówisz tutaj, możemy się od nich uwolnić, są proste techniki. Nie ma jednego narzędzia, nie rozmawiamy tutaj o sztywnych strukturach, tak? Rozmawiamy tutaj o narzędziach, które pomagają każdemu siebie, tak jakby pracować ze sobą, ale to nie jest tak, że tak jakby na każdego to samo zadziała. Więc moim zdaniem, kula rezonansowa nie jest. Rozumiem, że takie masz zdanie według tego, co w instytucie wybadali, to balon energii rezonansowej jest bardzo przydatnym narzędziem, jednym z bardziej przydatnych, dlatego też ostatnio też nagranie do jego uczenia się za darmo wypuścili. Tak, jedno z tych nagrań jest do Ribala robienia. Ribal
ten balon energii rezonansowej. Zresztą jest taka ciekawa rzecz, to co mówisz o tym balonie, Kuba, no to jest też kwestia tego, w jaki sposób oddziałuje energia. W tym sensie, że pewne prawa funkcjonują zarówno w świecie niefizycznym i fizycznym. Mam na myśli na przykład rezonans. Że to, co jest w rezonansie z tobą, z tą twoją energią, którą wytworzyłeś, ma w cudzysłowie dostęp do ciebie. To, co jest niezgodne, po prostu jest, tego dostępu nie będzie miało. Także to jest taka informacja też chyba dla wszystkich, że to oddziaływanie energetyczne, ono jest bardzo istotne i taka rzecz, która być może was zainteresuje, to że jeżeli mamy dwie różne częstotliwości, to tutaj akurat się w rzeczywistości fizycznej nie zdarza, nie ma miejsca takie zjawisko, to dwie różne częstotliwości oddziałują zawsze na siebie. W taki sposób, że albo ta o jakby mniejszej sile, o mniejszej częstotliwości, o mniejszej energii zostanie jakby odbita, albo też zostanie doładowana poprzez tą energię o wyższej częstotliwości. Natomiast wyższa częstotliwość, wyższa energia, wyższa siła zawsze skorzysta na takim kontakcie, ponieważ poszerzy swoje doświadczenie ze względu na to, że ma większe doświadczenie. Zresztą to nie są takie jakby przypadki, że kogoś spotykamy i w ogóle tak jakby... Ja zauważyłem, że na przykład w moim życiu, że są ludzie, z którymi mam nadal pozytywną relację, ale znikają, usuwają się gdzieś na inny plan, się ścieżki trochę rozchodzą a propos wibracji. I ludzie, jesteśmy też wibracjami, tak? Jeszcze jedna rzecz taka, która mi się teraz przypomniała, może off topic, może nie, ale tak jakoś nasunęło mi się o tym, kiedy chyba ty, Dominik, mówiłeś o tym facecie, który był na tych warsztatach już kilkanaście razy. My się zmieniamy i to jest też może wyświechtane, tak, że idziemy na to samo, ale nie tacy sami. Więc nasze, powiedzmy, jeśli mówimy tutaj o wibracjach, tak, to jesteśmy nastawieni na zupełnie inne częstotliwości i jesteśmy otwarci i przychodzi do nas zupełnie coś innego. Jesteśmy bardziej otwarci, albo nawet też, powiedzmy, jeśli już coś słyszeliśmy dziesiątki razy, czy tam kilka razy, to jakby zamykamy, możemy się zamknąć na to, ale otworzyć się na coś innego. Tak? Kurczę, no, tyle razy tutaj byłem i pierwszy raz to słyszę, a ty to mówisz, no i dopiero to do mnie trafiło, nie? Mało tego, robię medytację z tego Joe Gallenbergera. Ja zauważam chwilami, że robiłem trzy razy i za czwartym razem nagle zauważam, że on coś tam powiedział, takie proste, takie jakby w tym prowadzeniu. Więc akurat wtedy, kiedy potrzebowałem, to zwróciłem uwagę na to, co było w danej chwili, w tym stanie, który miałem, było dla mnie wtedy ważniejsze, tak? W kontekście tego, co mówisz, że tamten człowiek przyjeżdżał na warsztaty, wiesz, warsztat to jest jasne, że za każdym razem przyjeżdża jako inna osoba, ale też za każdym razem, mimo że to jest ten sam warsztat, to jest inny warsztat ze względu na prowadzących i na uczestników. Natomiast kiedy wracamy do książki, która się przez ten czas nie zmieniła od ostatniego czytania i tam zauważamy nowe treści, no to wtedy to jest ewidentny sygnał, że działamy zupełnie z innej pozycji, z innej perspektywy. Także to taka jest drobna różnica, bo ja sam też byłem nieraz na takich zajęciach, na takich kursach, gdzie w zasadzie pojechałem tylko po jedno słowo, żeby gdzieś tam usłyszeć, które mi dało coś do myślenia. Ale to zupełnie tutaj masz rację, że
z każdą chwilą się rozwijamy, każda myśl, która się nowa pojawia, każdy kontakt z inną osobą, który mamy, wnosi jakiś nowy element do naszego rozwoju i zmienia się przez to nasza perspektywa i dzięki temu możemy właśnie się rozwijać jeszcze bardziej. Jest jakieś pytania? Bo już mamy, zaraz będzie półtorej godziny, pewnie będzie kończyć po trochu. Paweł, czy robimy jeszcze? Tak, chciałbym coś dodać a propos tej manifestacji. Tak. I powiedzmy ujęcia takiego naukowego, bo wysyłam wam link do filmiku, to jest na stronie NTV na YouTubie. Mhm. Jest to filmik z prezentacji badań niemieckiego profesora, który rzeczywiście otworzył akurat w kontekście Qigong i Reiki, ale stworzył procedury pomiarowe i normalnie takie odtwarzalne, czyli w pełni powtarzalne badania tej energii w ujęciu takim nie elektromagnetycznym, ale bardziej biochemicznym czy elektrochemicznym. Oglądnięcie tego filmu, jak dla mnie, bardzo przekonujący ten wykład, taki no, potwierdzający tą, powiedzmy, nawet od strony takiej już badawczej, jednak można badać to, tak? Można badać tam reiki na odległość, czyli przesyłanie, czyli no, czysta intencja czy manifestacja, tak? To o czym tu mówimy. Mhm. W instytucie zrobili zdjęcia balonu rezonansowego, więc no. I Bruce Moen też wspominał o tym, że Tai Chi duży wpływ miało na jego pracę z energią. Tak, no. Więc tak, te rzeczy mają, wiążą się z tym. Tak, bo Tai Chi to właśnie Qigong czy Tai Chi to tak. Tak wiem, poćwiczyłem. Jakby bardzo się chodzi o koncentrację, tak? Ćwiczyłem Qigongi. Polecam. Chcę wrócić. No, może ktoś to prowadzi online. Akurat. Ja chciałam się jeszcze dowiedzieć. Czasy, tak? Ja się chciałam jeszcze dowiedzieć o efekty naszej medytacji nad Pałacem Kultury. Znaczy nie tyle efekty, ile coś się zamanifestowało, czy jakieś wyniki, czy jakieś spostrzeżenia, jeżeli zebrałeś jakieś informacje od reszty osób. Co na razie zbieram informacje, jeszcze nie zamknąłem tej ankiety, którą tam parę dni temu wypuściłem, także nie ma takich pełnych informacji, jak to wyglądało, to może Jacek coś by mógł powiedzieć. Czy Jacek, zabierzesz głos na temat tej medytacji? Tak. Chodzi o to. Nie z ubiegłej, poprzedniej niedzieli. Bardzo efektywna. Mhm. Ale w kontekście tego, co Danusia pytała, coś, jakieś zauważalne efekty, coś więcej? Myślę, że te efekty będą widoczne z czasem, bo teraz bardzo dużo się odbywa różnych medytacji i to odbywają się w podobnych godzinach, więc ten efekt takiej zbiorowej, skupionej świadomości jest powiększony właśnie przez to, że taka duża ilość osób wspólnie medytuje. Zobaczymy, jaki to przyniesie końcowy wynik. Na razie, wiesz, no to minęło parę dni, ciężko cokolwiek powiedzieć. Nie, z tego, co mi się wydaje, nie była widoczna kula nad Pałacem Kultury, chyba że jest ktoś z Warszawy i widział. Nic tu nie tego nie mamy żadnych informacji. Jacek pisze, że nie było kuli. Kula się nie zamanifestowała. Ale będzie można pewnie zrobić jakiś eksperyment w przyszłości, żeby coś rzeczywiście tak wymanifestować, bo też tutaj celem nie było zamanifestowanie się tej kuli w sposób widoczny dla innych. Jakby co, ja na przykład nie wiem, o co chodzi. Co? Nie wiem, o jaką, bo to jest coś, w czym nie uczestniczyłem, tak? No to była w poprzednią niedzielę taka medytacja. Okej, niedzielę, okej. Musisz się do Pawła na listę zapisać mailingowo. Jestem zapisany. To się nie przyznawaj, że nie czytasz maili. Dobra, że nie czytam. Paweł, to masz potwierdzenie. A tam było w mailu, ile było ludzi? Tak. Okej, pewnie było.
ile ludzi brało udział, wiesz już mniej więcej, tam z ostatnim wysłałeś pytanie. Tak, tak, wiesz co, nie sprawdzałem dzisiaj, nie wchodziłem na to, bo nie zdążyłem przed naszym spotkaniem, ale myślę, że kilkadziesiąt brało udział, nie wszyscy odpowiedzieli na pytanie, muszę po prostu zrobić statystykę i też roześlę ją wszystkim, do których te wszystkie wiadomości wcześniej dochodziły, żeby też trzymać jakąś, utrzymywać tą informację, żeby wszyscy byli też poinformowani, jak to tam wyglądało w rzeczywistości, w praktyce. Okej, dobrze, to co? Będziemy chyba kończyć. Zrobiło się nam półtorej godziny. Medytacji nie robimy, bo się okazało, że Zoom nie robi stereo, nie daje stereo dźwięku, więc nie da rady chemisynków zrobić, ani sama. Pomyślimy o jakimś rozwiązaniu technicznym na przyszłość, jak to zrobić, żebyśmy sobie jeszcze pomedytowali z dźwiękami odpowiednimi, a nie tylko z muzyczką, która sobie tam brzęczy gdzieś w tle. Jeśli macie jakieś pytania, to jeszcze zadawajcie, ewentualnie piszcie do nas, to będziemy mogli podyskutować o tym, co was interesuje na kolejnym naszym spotkaniu. Kolejne nasze spotkanie będzie za miesiąc, tradycyjnie pierwszy wtorek miesiąca, godzina 19. Pierwszy wtorek miesiąca maja wypadnie 5. Piątego, czyli już możecie sobie zanotować w kalendarzu, że spotykamy się 5 maja o godzinie 19 pod tym samym adresem. To dziękujemy wam wszystkim za udział. Dzięki. Miło było was widzieć, spotkać. Dzięki wielkie. Gwoli informacji jeszcze tylko poinformuję, że transmisję na radio słuchało w szczytowym momencie coś około 40 osób, więc zasięg jak na wtorek całkiem niezły. Bardzo się cieszymy. Więc pozdrawiamy też słuchaczy. Pozdrawiamy słuchaczy. Kwarantanna, jak widać, nam służy. I zapraszamy na następne spotkanie, zapraszamy do pisania TMI Polska. Kontakt @tmipolska.pl. Ale mamy też stronę, tak? Tak, aha, tak. TMIPolska.pl, tam będziemy w jakiejś niedalekiej przyszłości rozbudowywać, natomiast zapraszamy do kontaktu i uczestnictwa, dawajcie znać, co was interesuje na przykład. Nagrania, manifestacje, no różne są zagadnienia, tak, o których możemy porozmawiać. I prośba o aktywną uczestnictwo. I dziękujemy za przybycie. Dzięki również, dobranoc. Dziękujemy, dobranoc. Był to zapis spotkania online The Monroe Institute Polska. Dowiedz się więcej na www.tmipolska.pl. Zapraszamy również do śledzenia fanpage'a TMI Polska na Facebooku pod adresem facebook.com/tmipolska.pl.